Siemano, kontynuacja urodzinowej serii o najważniejszych, najpiękniejszych partiach w mojej karierze. Tutaj partia, w której zrozumiałem, dzięki której zrozumiałem, że zawodnicy tak do rankingu 2500 naprawdę mało potrafią w szachach i to otworzyło przede mną wiele drzwi, jeżeli chodzi o debiuty, bo po tej partii, no, przestałem się w ogóle debiutami przejmować. To znaczy, kiedyś miałem tak, że przez kilka miesięcy bym się przygotowywał, żeby zagrać jakiś nowy debiut, a tutaj zagrałem sobie Hiszpankę. Przeciwnik zagrał jakiś skoczek A5, dzikie, no coś, co się za bardzo nie widuje, więc zaskoczył mnie debiutowo, a i tak wyszedłem ze świetną pozycją. I po tej partii naprawdę zacząłem świrować w debiutach i wydaje mi się, że przeciwnicy przez to mają ze mną spore problemy, bo po prostu bardzo ciężko się przygotować. Więc ja tutaj zrobiłem roszadkę, no bo tak stwierdziłem, no prosta sprawa, no zabezpieczmy króla, dlaczego by nie. Przeciwnik obronił pionka, no to przeciwnik nie kontroluje centrum, no to grzech nie skorzystać, walę w centrum, nie? Przeciwnik wybił, ja odbiłem F6, on się tutaj zabezpieczył, no to ja jadę centralnie dalej. No i tutaj popełniłem niedokładność, no według Czeskoma nawet błąd, grając posunięcie D5, co jest ok, bo biały i tak ma solidną przewagę, ale nie trzeba się z tym śpieszyć. Lepszym podejściem byłoby zagranie goniec E3 z planem C5, ponieważ teraz trzymam przeciwnika w niepewności, czy może właśnie C5 będę pakował, a może wybiję i C5, a może zagram D5. Jeszcze przeciwnik nie jest w stanie stwierdzić. No ja się tutaj za szybko zadeklarowałem, on mnie zblokował, no to ja wybiłem tutaj w przelocie, no i teraz skoczek E1. No skoczek H4 aktywniejsze, rozwinąłem gońca, skoczek D3 i F4, czyli uderzam tutaj od razu na królewski. Roszada F5, goniec F7, kontynuuje tutaj rozwój. No widać, że przeciwnik jest gnieciony, przede wszystkim ten pionek na D6 bardzo słaby. On hetman B8, no to ja jadę tutaj z atakiem, hetman G4, no i tutaj przeciwnik spanikował. Ja myślałem, że on zagra jakieś król H8, po czym planowałem wieża F3, takie klasyczne podejście z dalszym tutaj naciskiem na króla oponenta, natomiast on się wyrwał, zagrał posunięcie G5. No to ja wybiłem, on odbił. No i teraz zagrałem mimo wszystko to wieża F3. Lepszym posunięciem byłoby skoczek F3, żeby tutaj tego skoczka włączyć do ataku na punkt G6. I przeciwnikowi bardzo ciężko jest się tutaj bronić, ponieważ posiadam posunięcie skoczek F5. Taka ofiara, która, no genialne posunięcie, które przeoczyłem i ten król byłby w tarapatach. No ja zagrałem wieża F3, przeoczyłem, król G7, wieża F1, no i teraz hetman H4, czyli staram się tutaj ubić przeciwnika na królewskim. Przeciwnik wieża H8, no to hetman F2, presja po linii F jest tutaj już naprawdę potężna, więc on się broni. No i teraz pod zadymkę zdecydowałem się na goniec G5. Przeciwnik wybił, wjechałem mu na F7 i teraz król G8. No i tutaj skasztaniłem sprawę. Trzeba było wjechać na B6 bardzo agresywnie i tam hetman utrudnia życie czarnego w stopniu znacznym. Natomiast ja zagrałem posunięcie C5, co nie jest najlepsze. Przeciwnik skoczek D8, cofnął się do defensywy, no i niestety ponownie przeoczyłem fajną okazję, można było zbić, zagrać skoczek B4, no i nawet liczyłem to, no ale jakoś się na to nie zdecydowałem, no ofiara jakości, ale wszystkie figury przeciwnika pasywne, a moje figury za chwilę wszystkie będą bardzo, bardzo aktywne. I powiem wam, że poza tą kwestią debiutową, że tak łatwo odbiłem jakieś wygibasy debiutowe oponenta. Poza tą kwestią, to druga dosyć istotna kwestia, jaką wyciągnąłem z tej partii, to to, że przestałem jakby się przejmować popełnionymi błędami. To znaczy zrozumiałem, że no na poziomie poniżej 2750, no to te partie nie są perfekcyjne i one nigdy nie będą. I nie należy się przejmować tym, że gdzieś tam wypuszczę, no oczywiście należy się starać, żeby przewagi nie wypuszczać i tak dalej, ale jeżeli w partii coś pójdzie nie po mojej myśli, no to nie powinienem się jakoś katować tą myślą, tylko trzeba się skupić na danej pozycji i walczyć dalej. I istotne to będzie za chwilę. Więc poszło wieża F3, on G4, ja wieża E3. No zbyt pasywnie tutaj zagrałem. Przeciwnik zbił, wieża E1, atakuje pionka na C5, on król H7, zaktywizowałem się z atakiem na pionka, wieża F8, uciekłem. No i przeciwnik chce się tutaj wtrynić na D4. No to ja zbiłem pionka, on wymienił i wieża D8, więc chłop się tutaj aktywizuje. No ja hetman B6 na związanie tutaj stawiam. Wieża D3, zbiłem pionka, skoczek D4. No i tutaj ponownie, tu pod presją czasu, bo to jest 36 posunięcie, ponownie źle policzyłem wariant. Należało zagrać hetman B7 szach. No i teraz jak przeciwnik pójdzie na H6, to hetman B8. I okazuje się, że ten król ma tutaj ogromne problemy. Bądź może hetman A7, no to na jedno wychodzi, bo hetman B8, no ja tutaj przeoczyłem, bo ja liczyłem ten wariant i ja policzyłem posunięcie hetman F6 i stwierdziłem, że zbić nie mogę, bo mat, przeciwnik mi grozi zbiciem, no a mata na H8 czy tam wjazdu na H8 nie mam. Przeoczyłem, że w tym momencie można zagrać genialne skoczek E3, więc już drugie genialne posunięcie, które w tej partii przeoczyłem. No i teraz już wisi ten hetman, no a zbić nie można, bo teraz już wchodzi bicie na F6, bo wieża swojego skoczka nie przeskoczy. No więc ja w partii zdecydowałem się te hetmany wymienić. Doszło do takiej sytuacji i tutaj istotna kwestia pojawi się za chwilę, kwestia, z której jestem dumny, no bo tutaj, tak jak widzicie, przeciwnik się zaktywizował, dużo pionków się powymieniało. No i on mi kilkukrotnie już proponował remis, ale ja tak mówię, nie no kurczę, równa jest, ale gdzieś tutaj cię oszukam, nie? No i teraz on zagrał niedokładnie, zagrał posunięcie wieża E5. I tutaj ja miałem no mega mało czasu, tam miałem ze 3 minuty na zegarze, myślę, i musiałem policzyć pionkówkę. I jak sami dobrze wiecie, w pionkówkach trzeba być ekstremalnie precyzyjnym. Tam po prostu wszystko musi być idealnie co do joty policzone, no bo tam nic nie zamieszasz. Po prostu albo się zgadza, albo się nie zgadza. No i wiecie, tutaj byłem zestresowany, presja czasu, zmęczenie, bo już kilka godzin gry, ale właśnie bardzo jestem dumny z siebie, że jeszcze ten, wiecie, ostatni wysiłek tutaj wrzuciłem, skupiłem się na maksa i rzeczywiście precyzyjnie do końca policzyłem wszystko co i jak. No więc tutaj wchodzi wieża F7, przeciwnik nie może odejść skoczkiem, bo widły, więc zagrał król G5, no i teraz bach, genialne, wieża bije F6, no i trzeba było oczywiście liczyć, co tam się dzieje w tej konfiguracji. No i tutaj król C4, no i jestem szybszy, więc trochę złośliwsze jest wieża bije E3, co też oczywiście liczyłem, to jest główny wariant. No i tutaj pierwotnie liczyłem posunięcie król F4, to była moja pierwsza myśl, co też jest ok, natomiast finalnie zdecydowałem się na król D4, co jest jeszcze lepsze. Przeciwnik król F5, król C4, no i teraz trzeba było liczyć król E4 bądź król F4. Po król F4 policzyłem bicie G3, bicie, król bije, król C4, no i teraz dorabiam hetmana idealnie w czas, żeby tutaj tego pionka złapać i wygrywam partię. Natomiast jeżeli przeciwnik idzie król E4, no to policzyłem że idę na C3, w ten sposób dobiegam tutaj i teraz po król H3 jeszcze trzeba było policzyć jeden ruch dalej i bardzo jestem dumny z siebie, że to policzyłem, no bo wiecie, może być problem ze złapaniem tego pionka, no bo ten pionek trochę przeszkadza, tak? I jeżeli będę jakoś niedokładnie szachował, no to tutaj może to być problem, ale doliczyłem posunięcie hetman A7, grożę wjazdem na G1, a jak przeciwnik zagra tutaj, no to teraz już mogę zbić tego pionka, no i to jest łatwa wygrana, no i po hetman A7 przeciwnik się poddał. No i wiecie, teraz jak to przestawiłem, no to widz może sobie pomyśleć, nie no Dawid, kurde, co tu było do liczenia, no przecież to oczywiste, tak? No ale żeby to policzyć, mając parę minut na zegarze w tej pozycji, czyli te kilkanaście ruchów wcześniej z odgałęzieniami, no to wcale nie było takie oczywiste, bo jeżeli by się okazało, że ta pionkówka nie wygrywa, no to musiałbym inaczej tutaj grać na wygraną. No oczywiście bić na B4 na ten moment nie mogę, no bo widły i jest niedobrze. Więc mógłbym na przykład grać B3 z planem skoczek C2, więc i też żeby zdobyć oczywiście pionka i cisnąć na wygraną, więc tutaj policzenie tej pionkówki było naprawdę bardzo ważne i to jest moment z tej partii, z którego jestem przede wszystkim bardzo zadowolony, a przede wszystkim dało mi to właśnie taki duży luz w moich kolejnych partiach, bo wcześniej się tak bardzo spinałem właśnie o debiut, żeby dobrze znać, żeby wszystko wiedzieć i tak dalej, a zrozumiałem, że wcale nie jest to takie istotne, bo moi przeciwnicy na tym poziomie 2400, 2500 wcale poniżej tego poziomu, no tutaj tak jak widzimy 2200, ale 2400, tam 50, 2500 też grają dosyć koślawo, także tacy zawodnicy jak najbardziej są do ciachnięcia. No a tacy 2200 to już w ogóle. No dobra, także cóż, mam nadzieję, że ta pionkóweczka Wam się podobała, no i widzimy się w kolejnym odcinku, także pa widzowie.